Marsz na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego rozpoczęliśmy z płatnego parkingu przy przełęczy Marszałka Edwarda Rdza Śmigłego w miejscowości Hyszówki, gdzie dotarliśmy kilka minut po godzinie 10. Bezpłatny parking usytuowany wzdłuż drogi był już zajęty, a przy pomniku nie ma obecnie możliwości parkowania. 1 maja zainteresowanie Mogilicą było olbrzymie. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się takich tłumów, nawet biorąc pod uwagę fakt słonecznej, ciepłej pogody oraz początku długiego majowego weekendu. Na Mogilicę z przełęczy wiedzie szlak zielony, który nie jest obarczony żadnymi opłatami. Najpierw czekał nas krótki odcinek utwardzonej drogi prowadzący do podobnie krótkiego odcinka lasu. Po jego opuszczeniu trafiliśmy na wąską asfaltową drogę, przy której znajdowały się zabudowania. Asfalt dość szybko zamienił się w kolejną utwardzoną drogę, która po kilkuset metrach zaprowadziła nas znów w objęcia zieleni lasu, tym razem już na dłużej. W czasie wędrówki zaciekawiło nas to, że mimo braku wcześniejszych opadów, na kilku odcinkach szlak był mokry, a nawet płynęła nim woda. Przynajmniej w jednym przypadku okazało się, że powodem tego zamieszania jest bijące z ziemi małe źródełko. W pozostałych miejscach nie dopatrzyliśmy się źródełek, ale prawdopodobnie i tam mechanizm musi być podobny, choć w skali mikro. Niemal od samego początku trasa wiedzie systematycznie w górę. Suma podejść to 480 metrów rozłożonych na odcinku 3,5 km. W związku z tym, że wypłaszczenia terenu praktycznie nie występują, trzeba liczyć się z ciągłą wspinaczką. Nachylenie tak na oko kształtuje się od kilku do maksymalnie 20%, więc spokojnie można poczuć, że jest się w górach. W czasie drogi krzepił nas radosny i głośny świergot ptaków, który niewątpliwie stanowił wartość dodaną wyprawy. Nasze serca skradła polana Wiśnikówka, rozłożona niemal tuż pod szczytem Mogielicy. Z jej zachodniego zbocza rozpościera się efektowny widok, m.in. na Tatry, Gorce, Beskid Żywiecki czy Beskid Wyspowy. Zauroczenie skorzystaliśmy z gościnności polany zarówno przed wejściem na wierzchołek, jak i po zejściu z niego.
W 2011 roku na szczycie Mogielicy oraz na jej północnych stokach utworzony został rezerwat przyrody Mogielica, głównie w celu ochrony głuszca oraz innych rzadkich gatunków ptaków. Polany w krótkim czasie dotarliśmy na szczyt. Z oczywistych względów pierwsza w oczy rzuciła się wysoka na 22 metry wieża widokowa. Na platformę prowadzą solidne i szerokie schody, pozwalające bezpiecznie mijać się ze sobą tym, którzy na nią wchodzą, jak i z niej schodzą. Dla niczym nieograniczonych widoków warto wdrapać się na górę. Szkoda tylko, że nie ma tabliczek informujących o poszczególnych pasmach górskich i najważniejszych wierzchołkach widzianych z perspektywy platformy. Zdecydowanie ułatwiłoby to obserwację, przynajmniej tym mniej wtajemniczonym. Mogielice jako najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego należy do korony gór Polski. W związku z tym na zainteresowanych czeka odpowiednia pieczęć ukryta w drewnianej skrzynce przymocowanej do słupka. Na wierzchołku jest wystarczająca ilość miejsca dla turystów nawet w takie dni jak ten. Kilkadziesiąt metrów na południowy wschód od szczytu znajduje się metalowy pamiątkowy krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II, który zanim został papieżem odwiedzał to miejsce. Na tablicy u podstawy krzyża znajdują się już obecnie słabo widoczne słowa papieża. Wobec piękna gór czuję, że on jest. I wtedy zaczynam się modlić. Do zobaczenia na szlaku.